Pytanko, jak nazywa się ta postać? No i teraz niektórzy pomyśleli, no kretyn zadaje pytanie, a następnie wrzuca grafikę z imieniem i nazwiskiem tej postaci. No, ale to pytanie nie dotyczy zapisu literowego, ale fonetyki. No bo jak pamiętacie adaptację z Keanu Reevesem, tą, która bardzo mocno udawała, że nie jest komiksowa, to tam wszystkie postacie zwracają się do Johna jako do Johna Constantine. No ale jak sięgniecie do adaptacji Netflixowego Sandmana, to tam pojawia się postać, która wprawdzie jest kobietą, bo to Netflix, ale jednocześnie pełni wszystkie funkcje te, które pełni John, oraz jej nazwisko jest wymawiane jako Constantine. W komiksach teoretycznie nie ma tego problemu, no bo jakby nie mamy fonetyki na statycznych obrazach i słowach. Tak czy owak, ciekawa rozbieżność, tym bardziej, że ja wychowałem się na wersji z Keanu Reevesem, więc dla mnie to jakby zawsze w mojej głowie, czytając komiksy, był Constantine. No i ktoś zapytał samego Neila Gaimana, tego, który razem z Alanem Moore'em odpowiada w zasadzie za stworzenie dzisiejszej wersji tej postaci. No i Neil odpowiada, jasna sprawa, prawidłowa brytyjska wymowa tego nazwiska to Constantine. I można by było powiedzieć, że jest ekscentrycznym Brytyjczykiem, więc stąd wymyślił to na poczekaniu, ale podpiął jeden z kadrów z klasycznymi przygodami tej postaci, w których o dziwo można rozszyfrować fonetykę. No bo w dialogu mamy tam fragment, w którym postacie rozmawiają ze sobą i jedna z postaci używa właśnie tej wymowy amerykańskiej, Constantine, no i John koryguje ją, mówiąc, że time, ponieważ rymuje się z wine. Także na dzień dzisiejszy pewnie byłbym w stanie uznać za prawidłową, tak szczerze powiedziawszy, jedną i drugą, sam używam ich zamiennie. Ale jakbyście potrzebowali, nie wiem, do fonetycznej krzyżówki albo przepytać kolegę czy koleżankę, śmiało.